Cześć, witajcie na kanale Brickart.pl. W ostatnim odcinku widzieliście tego oto mocka, no a dzisiaj najwyższy czas, żeby zawitał on do miasta. Zapraszam! Chińska restauracja, bo o tym budynku mówimy, w końcu trafi do Bricksfield, czyli do mojego Lego miasta. Jak zapowiadałem, ten budynek pojawi się zaraz obok tego chińskiego parku. Ja się zabieram już za wkomponowanie go właśnie w to miejsce. No i widzimy się dosłownie za sekundkę. No i restauracja już wylądowała na swoim miejscu. Tak się prezentuje. Wydaje mi się, że jest to idealne miejsce dla tego budynku. Troszkę nie podoba mi się fakt, że ten szpital jest sporo wyższy od tego budynku, no ale niestety nie mam za bardzo na razie możliwości zrobienia tego w żaden inny sposób. Tak to się musi prezentować. Wydaje mi się, że z tej strony wszystko jest jak najbardziej spasowane. No i napiszcie mi, co o tym myślicie. Myślę, że tak wspomniałem, że jest ok. No, ale chińska restauracja to nie wszystko, co dzieje się w mieście na ten moment. Wspominałem Wam ostatnio, że pracuję nad kolejnymi mockami, nad przeróbką kolejnych budynków. No i pierwsze efekty możecie już zauważyć tutaj. To jest na razie Lego Shop, który już widzieliście na kanale jakiś czas temu, a do tego zacząłem przerabiać już wspomniany sklep rowerowy, no i tutaj sklep taki z sandwichami. To jest na razie tylko front w zasadzie tego sklepu, ale sklep rowerowy jest już prawie że na ukończeniu. Brakuje mi raptem, jak widzicie, paru białych bricków. W środku już jest wszystko skończone, z tyłu jest wszystko skończone. Brakuje mi właśnie tylko tych białych bricków i skończenia dachu i będę Wam już się mógł pochwalić efektami. Co do tego drugiego budynku, no to czeka mnie jeszcze naprawdę sporo, sporo pracy, bo tutaj, jak widzicie, wszystko jest puste. To jest tylko w zasadzie fasada budynku, która już jest zakończona i tak to będzie wyglądać. Wydaje mi się, że efekt też jest dosyć, dosyć ciekawy. No ponadto w mieście no niewiele się zmieniło. Widzicie przede wszystkim, że miasto już wróciło na swoje miejsce, bo pracowałem nad tym lunaparkiem tutaj, nad tą strefą z różnymi karuzelami. Ostatnio robiłem też bramę, którą widzieliście, no a teraz wszystko wróciło na swoje miejsce. Mogłem poustawiać stoły z powrotem. No i dalej jest tutaj duża niezagospodarowana część jeszcze w centralnej w strefie miasta. Widzicie sporo zielonych plejtów. Prawdopodobnie te budynki, które widzicie tutaj, one pojawią się właśnie tam w dalszej części obok tego warsztatu na rogu. A ja już mam też plany co do kolejnych budynków, które pojawią się właśnie w tej strefie. Pojawi się też niedługo oczywiście najnowszy modular Lego. Także ta przestrzeń zostanie w końcu tutaj też zapełniona. No i to chyba tyle na dzisiaj z dzisiejszego odcinka. Nie mam już Wam więcej do zaprezentowania. Piszcie, co myślicie, co byście to jeszcze dodali. No i żegnam Was. Cześć!